Proszę Państwa, ja tego kontentu naprawdę nie wymyślam i nie szukam. On po prostu sam pcha mi się w ręce. Ile razy myślę, wyluzuj, odpocznij, to nie pozwolą. Znowu ktoś coś powie, znowu ktoś coś napisze. No i właśnie dlatego, proszę Państwa, cóż, będziemy dzisiaj rozmawiać o biskupie zignorowanym na synodzie. Będziemy rozmawiać o tym, co to tak naprawdę znaczy błogosławieństwo. Będziemy rozmawiali o ukrytej przed światem nauce Jezusa, o tym, kto ma być dla nas wzorem świeckiego w Kościele i chyba nawet trochę o leczeniu homoseksualizmu też? Czy zablokuje mi ten film? Zobaczymy. Damy radę. Znaczy, ufam, że razem damy radę. Najpierw oczywiście muszę na Państwa tutaj poczekać, aż się Państwo wszyscy zbiorą. Ania Marzycielka wrzucona na ekran w komentarzu, jak zwykle pierwsza. Agata się razem z Watsonem melduje. Już wiem, że Watson to jest pies z grzywką. Przecudny, 74 na punkt odlicza, który czy pierwszy, drugi czy czwarty będzie najbardziej emocjonujący. Myślę, że wszystkie. Monika pisze, że w Warszawie lodowato, ale tematy rozgrzewające. Oj tak, w Brukseli pada, Jagoda donosi. Pani Ewa czeka, czy będzie jej kotka Gosia wskakiwała przez okno. Ksiądz Ryszard jedzie ze mszy świętej i też nas słucha. Skarbnik z biskupina również wita wszystkich. Albert po raz pierwszy na żywo i z Krakowa, więc tych pierwszy raz na żywo szczególnie witamy. A Przemo melduje, że drugi raz na żywo. Ja się bardzo cieszę, że wciąż jacyś nowi ludzie przybywają i że to jednak gdzieś troszkę rośnie. Gosia z Pawłowic meliskowa z domieszką nerwosą. To bardzo dobry miks na dzisiaj. Barbara po przerwie z Wrocławia, Bogna z bezgłosem. Milczenie jest złotem. Sprawdzam, czy Facebook jest. Facebook też jest. I Wioletta, i Anna, i Rafał, i Jolanta, i Andrzej też z Belgii, zimno, deszczowo. Tarnowskie Góry też z kotkiem. Ze mną też obydwa kotki są. Obawiam się, że dadzą się również Państwu we znaki. Joanna z Dziekanowa Leśnego, Stanisław z Gliwic i Bożena melduje, że w Luksemburgu też pada. Czy gdzieś nie pada? I prawie morały też z nami. Och, pierwsze ogłoszenie jest dzisiaj do Państwa z Facebooka. To znaczy, ja bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że tak szybko zareagowali Państwo po poniedziałkowym programie na mojego posta z prośbą o wsparcie dla Roberta Fidury. Roberta Państwo zapewne znają, to jest człowiek, który każdego dnia mówi, walczy o godność i o prawa osób skrzywdzonych w Kościele. Robert prosił o pomoc w zakupie węgla na zimę. Uważam, że to jest jakieś szaleństwo, że tacy ludzie muszą o to prosić, a kwota, o którą prosił Robert, uzbierała się w godzinę. Dzisiaj tam jest już prawie trzykrotność, ale jeżeli Państwo znają Roberta i nigdy nie słyszeli o zrzutce, to można do niej dołączyć. Wprawdzie Robert mówi, że zbiórka już przerosła jego oczekiwania i że on dziękuje i żeby nie wpłacać, ale sami Państwo wiedzą, jak rosną koszty życia i ile kosztuje węgiel, więc jeżeli dla kogoś to nie jest problem, żeby dorzucić 20 zł, to można się w ten sposób uśmiechnąć do Roberta i dać mu znać, że ta jego obecność w przestrzeni internetowej i nie tylko internetowej jest dla nas ważna właśnie jako świadka. Ja przyznaję osobiście, że nigdy tak szybko nie klikałam w żadnej sytuacji wpłać. To był po prostu odruch natychmiastowy, bez czytania, bez sprawdzania i myślenia, co jest na moim koncie, bo wiadomo, że to jest Robert Fidura. Drugie dopowiedzenie do poprzedniego programu to jest w kwestii usuwania z zakonów od byłego prowincjała wiadomość, a więc od osoby najbardziej kompetentnej w tej kwestii. I cytuję, w Białymstoku też nie pada, dobrze. Po wydaleniu księdza z zakonu, tenże ksiądz nadal jest w jurysdykcji zakonu, to znaczy zakon jest właściwą instytucją dla przeprowadzenia procesu usunięcia tego księdza ze stanu duchownego. Ksiądz, były zakonnik, przechodzi pod jurysdykcję biskupa, który go przyjął w swojej diecezji dopiero po okresie probacji, która tam trwa najczęściej 5 lat, czyli takiej próby, czy się nadaje. Wobec tych faktów, które poznałem jako prowincjał, sądzę, że zakon jezuitów nadal ma prawo wszcząć proces o wydalenie księdza rupnika ze stanu duchownego. To nie jest tak, że były zakonnik jest na polu niczyim, że ani stary zakon, ani nowa diecezja nie mogą wszczynać procesu. Pozostaje natomiast kwestia, pisze ten były prowincjał, o której mówiłam, czy komuś zależy na usunięciu księdza ze stanu duchownego i jakie dany ksiądz ma plecy.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. I ciekawa jestem w takim razie, dlaczego nikt tak długo nie robił nic chociażby w kwestii księdza Michała Woźnickiego, byłego salezjanina, który do dzisiaj generuje olbrzymie problemy. Ale nie będziemy rozmawiali o księdzu Michale, bo tam są jeszcze inne problemy. Dobra, a poza tym, proszę Państwa, to nam się zaroiło od tematów. Zagęściło wręcz, powiedziałem, atmosfera się zagęściła, bo biskupi się nie krępowali, żeby zabierać głos. A skoro mamy trwać w dialogu synodalnie, no to nie będziemy pomijali ich głosu milczeniem, tylko się do tego głosu odnosimy. No na tym to polega. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Gądecki, wypowiedział się w aż trzech miejscach na trzy różne sposoby i sama nie wiem, od czego zacząć i w jakiej kolejności tę meliskę nam dozować, bo po pierwsze mamy wywiad na temat synodu, po drugie mamy sprawozdanie z synodu, a po trzecie mamy list do papieża w sprawie niemieckiej drogi synodalnej. No wszystkie trzy dokumenty są równie trzymające w napięciu. Przy tym trzecim miałabym ochotę pojechać klasykiem i zapytać, ale kto pytał i dlaczego w ogóle ten list, ale dobra, tym się zajmiemy później i myślę, że pani Kinga się cieszy, że ogląda na żywo po raz pierwszy, więc tym bardziej witam. Weźmy te wywiady na warsztat. Mamy trzech uczestników synodu. Dwóch arcybiskupów, jednego kardynała, no i wszyscy trzej, i arcybiskup Gonecki, i kardynał Rysi, i arcybiskup Galbas udzielili wywiadów na temat tego samego synodu, w którym razem brali udział. No i arcybiskup Gonecki rozmawiał niestety międzynarodowo z Catholic World Report, to jest znamienne, bo zdaje się już po samym tym wywiadzie, że światowe media, które się zajmują Kościołem, nie robią tych wywiadów na kolanach. I u nas niewyobrażalne, ale jakby nie zastanawiają się nad tym, czy ich rozmówca wypadnie dobrze. Znaczy nie dbają o to, jak on wypadnie, nie dbają o jego PR, przekazują to, co rozmówca mówi. Nasi biskupi zdaje się, że nie są do tego przyzwyczajeni. Oni raczej wiedzą, że dziennikarze miłosiernie to wszystko tak wyszlifują i tak napiszą, żeby wyszło dobrze. I tak robią. A tu zdziwko. Arcybiskup Galbas rozmawiał z Kai i kardynał Ryś rozmawiał z Tygodnikiem Powszechnym. Samo przeczytanie tych wywiadów w całości, ostrzegam, trwałoby dwa nasze programy. Więc proszę mieć świadomość, z czym ja się tutaj mierzę, próbując zestawić te teksty ze sobą. Ich się nie da do końca zestawić. Chociaż nawet nie wiem, czy warto, bo przy tej rozmowie arcybiskupa Gądeckiego z Catholic World Report jest tyle do dodania, że no nie wiem, czy skończymy. Zacznijmy od tego. Bo przyznaję, że zaczęłam czytać z całym szacunkiem, ale naprawdę od razu się śmiałam. Proszę posłuchać. Były też sesje plenarne, na których można było zabrać głos. Na wypowiedzi przeznaczono 3, a następnie 2 minuty. Niektórym uczestnikom udało się zabrać głos 3 lub 4 razy. Ja, co dziwne, nie miałem tyle szczęścia. Zachęcano nas do wysyłania stanowisk do sekretariatu, ale wydaje się, że jak dotąd nikt ich nie przeczytał. Doprawdy, księże arcybiskupie, na tym właśnie polega trochę może niezamierzona synodalność tego spotkania. Znaczy ona nie polega na tym, że nie mógł ksiądz arcybiskup zabrać głosu, ale że doświadczył ksiądz arcybiskup dokładnie tego samego, czego my doświadczamy od lat. Znaczy w zasadzie doświadczamy tego od zawsze, tak? Znaczy my, świeccy, ale też wielu księży. Nie dopuścili mnie do głosu. Kazali pisać. No to napisałem, ale chyba nikt tego w ogóle nie przeczytał. Jest smutno? No jest smutno. Jest przykro? No jest przykro. Jest niesprawiedliwie? No jest niesprawiedliwie. I takie jest poczucie, że ktoś człowieka odrzuca na siłę, nie? Że odrzuca go wręcz, że ktoś odrzuca i nie pozwala się wypowiedzieć na to, co jest dla mnie ważne. No. Księże arcybiskupie, dokładnie tak wygląda nasza codzienność.
My wręcz, jakby to ładnie powiedzieć, no, my nie znamy innego kościoła jak właśnie taki. I to wasze pokolenie nam taki kościół zgotowało. I to dzięki waszemu pokoleniu księży, biskupów, pracowników kurii, my się uśmiechamy, czytając dzisiaj tę skargę. Bo być może pierwszy raz w życiu mógł ksiądz arcybiskup poczuć się tak, jak my się czujemy w kościele permanentnie. Niedopuszczeni do głosu, no teoretycznie zachęcani, a potem nie wiemy, czy ktoś w ogóle przeczytał to, co napisaliśmy, bo nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. No, będę brutalna. Tak właśnie wygląda kościół, który my znamy. Tylko że teraz się role trochę odwróciły i ksiądz arcybiskup doświadczył, jak to jest. Jakie to jest upokorzenie. A my w tym trwamy i my to znosimy przez całe życie. Przez 40, 50 świadomych lat dorosłych w kościele. Za każdym razem. I przy każdym temacie, który nas porusza. Dokładnie tak się czujemy. Dokładnie to dostajemy. Opowiadam teraz Państwu to, tak rzuciłam to po kolei, bo to mnie pierwsze ruszyło, ale czytałam ten wywiad, zaznaczałam fragmenty na żółto, te, do których warto się odnieść. Okazało się, że w sumie zaznaczyłam 3 strony najpierw i doszłam do momentu, kiedy powiedziałam pas, nie będę dalej zaznaczała, to trzeba powiedzieć od razu, potem sobie do tych zaznaczonych wrócimy. To pytanie, które mnie poruszyło i powiedziałam, dobra, już nie zaznaczam, tylko gadam, dotyczyło praktyki błogosławienia par homoseksualnych. Arcybiskup odpowiada, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich. Poczekajcie, próbuję przekupić te potwory, żeby mnie nie hałasowały. Arcybiskup mówi, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich, dlatego Kościół nie może zamykać bramy miłosierdzia przed nikim, ale, cytuję, jednocześnie warunki prawdziwości tego spotkania z Chrystusem są takie same dla wszystkich, niezależnie od różnic, w tym płci i orientacji seksualnej. Zawsze to nawrócenie, odwrócenie się od grzechu i przyjęcie stylu życia zgodnego z Ewangelią. Warunki prawdziwości spotkania z Chrystusem to zawsze nawrócenie, odwrócenie się od grzechu i przyjęcie stylu życia zgodnego z Ewangelią. I tutaj zgłaszam, proszę Państwa, swoje pierwsze weto. Odwrócenie się od grzechu i styl życia zgodny z Ewangelią to nie są warunki spotkania z Jezusem. Bezgrzeszność, odwrócenie się od grzechu, styl życia zgodny z Ewangelią są skutkiem spotkania z Jezusem. Bezgrzeszny i żyjący zgodnie z Ewangelią nie był celnik. Bezgrzeszna nie była Samarytanka. Jezus nie szedł do ludzi bezgrzesznych. Jezus szedł do ludzi absolutnie grzesznych. Spotykał ich. Zachwycał ich tym, że z nimi rozmawiał, że ich kochał takimi, jakimi są, a oni zachwyceni tą miłością odpowiadali na nią i wtedy porzucali swój grzech. I wtedy wybierali takie życie, jak te, które on im dawał. I w ogóle całe nawrócenie to jest proces, który ma taką właśnie dynamikę. Jest grzeszny człowiek, on spotyka Jezusa, zaczyna żyć zgodnie z Ewangelią i odwraca się od grzechu. Odwraca się od grzechu, bo spotkał Jezusa, a nie odwraca się od grzechu, żeby spotkać Jezusa. Człowiek odwraca się od grzechu, kiedy dostrzega, że ktoś go w tym, co jest złe, nie odrzucił, ale pokochał mimo wszystko. To jest motywacja do porzucania zła. I owszem, są motywacje inne. Świadkowie i nie wiem, inne sekty, Świadkowie Jehowy i inne sekty, no też to stosują, tak? Tam właśnie jest ten warunek. Jesteś zły, więc my cię odrzucimy, a wtedy ty przestraszony samotnością i tym ostracyzmem wtedy do nas wrócisz. Ale to jest sekciarstwo. To nie jest życie Ewangelią. Jezus szedł kochać tych, którzy są najgorsi, kochać tych, którzy sobie nie radzą i kochać tych, którzy w ogóle nie mają jeszcze pojęcia, dlaczego mieliby porzucić swój styl życia. I to doświadczenie miłości Jezusa może ich zmienić. A nie zmienia ich obietnica, że jak najpierw się zmienią, to potem my im pozwolimy Jezusa spotkać.
Zaraz za tym fragmentem o warunkach spotkania z Jezusem jest następny. Benedykcja w języku łacińskim, benedicto, oznacza nazwanie kogoś dobrym, cytuję arcybiskupa. Benedykcje lub błogosławieństwa związków homoseksualnych oznaczałyby, że Kościół aprobuje styl życia homoseksualnych związków partnerskich, co oznacza również relacje seksualne między parami tej samej płci. To, co w tradycji judeochrześcijańskiej zawsze było definiowane jako grzech, teraz stałoby się czymś pozytywnym. Benedykcja w języku łacińskim oznacza nazwanie kogoś dobrym. Tak, przypominam. Benedykcje, błogosławieństwa związków homoseksualnych oznaczałyby, że Kościół aprobuje styl życia homoseksualnych związków partnerskich. No nie. Ja jeszcze dzisiaj, żeby się upewnić, ja też mogę błądzić, tak? To jest oczywiste. Przejrzałam kilka słowników teologicznych. Przejrzałam kilka teologicznych artykułów i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to, że ksiądz arcybiskup mówi tu, że to, co ksiądz arcybiskup mówi o błogosławieństwie, jest ogromnym uproszczeniem tego pojęcia. A uproszczenie tego pojęcia pociąga za sobą fałszywe wnioski. Owszem, błogosławić oznacza też mówić o kimś dobrze, ale w teologii Kościoła katolickiego błogosławienie oznacza też, jeżeli nie przede wszystkim, cytuję, życzenie lub uzyskanie specjalnej przychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty przez odpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne. Sama konstytucja Sacrosanctum Concilium, to jest Sobór Watykański II, konstytucja o liturgii, mówi tak, błogosławieństwa ustanowione przez Kościół są widzialnymi znakami, przez które wyraża się i urzeczywistnia uświęcenie ludzi w Chrystusie oraz uwielbienie Boga, które stanowią cel, do jakiego zmierzają wszystkie dzieła Kościoła. Błogosławieństwa nie są więc pochwałą, nie są ogłoszeniem kogoś błogosławionym. Przeciwnie, błogosławieństwa są znakiem, które może prowadzić kogoś do uświęcania. I odmowa udzielenia komuś błogosławieństwa może oznaczać, że nie chcemy mu dać mocy, siły, łaski do nawracania się, że na tej drodze do nawracania się pozostawiamy go samemu sobie, bez jakiejkolwiek pomocy. Oczywiście, że tym najlepszym i najdoskonalszym pokarmem jest dla ludzi wierzących Eucharystia. Ale jeżeli ktoś nie może Eucharystii przyjmować, to jak mamy mu pomóc, żeby był w bliskości Boga, żeby pomóc mu się otwierać na łaskę? Jak ogarniać go tą miłością i pokazać, że Jezus na niego czeka? Obrażając się na niego? Mówiąc, rób jak chcesz, to jest twoja sprawa. Sam z własnych sił i tak nie możesz się nawrócić? Czy temu też nie służą błogosławieństwa? Czy błogosławieństwa nie są takim kołem ratunkowym, pomocą, opieką, wsparciem w drodze do Boga? Fufu, urządza histerię. Jeden wypuszczony. Tam się pewnie ostrość zgubiła. Myślę, że Państwo rozumieją, jak to jest z tymi błogosławieństwami, ale proszę też zobaczyć, jak to wygląda w Starym Testamencie, jak to wygląda w Nowym Testamencie. Ksiądz arcybiskup jest doskonałym biblistą. Nie może tego nie wiedzieć. Błogosławieństwa były dobrym słowem dla człowieka, ale nie tylko potwierdzeniem, że ten człowiek jest doskonały, bo przecież skąd inaczej by się brały słowa o błogosławieniu tych, którzy nas prześladują, którzy nas nienawidzą? Dlaczego Jezus mówiłby, błogosławcie tym, którzy was przeklinają? Arcybiskup mówi nam dzisiaj, że błogosławienie oznacza, że Kościół aprobuje ten styl, a Jezus mówi, błogosławcie przeklinających. Czy to znaczy, że Jezus mówi, aprobuje to, że oni przeklinają, robią dobrze, wszyscy teraz tak będziemy robić, błogosławcie ich? Ja rozumiem
czego się ksiądz arcybiskup obawia. Rozumiem, w czym tkwi sedno problemu. W katechizmie Kościoła katolickiego mamy napisane, że współżycie homoseksualne jest grzechem. Ruszenie tego i zmiana sprawia, że mnóstwo innych tematów zawali nam się na głowę i nie będziemy wiedzieli, co mamy z tym zrobić. Bo jeżeli uznamy, że nie jest grzechem, no to czy nie trzeba będzie uznać jednak małżeństw? Rozsypuje się cała koncepcja rodziny. Nie wiemy, co zrobić z Księgą Rodzaju, gdzie mamy to, że Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą i że bądźcie płodni. Za dużo się wtedy rozsypuje, więc rozumiem tych, którzy próbują i starają się obronić za wszelką cenę to status quo, które mamy, bo widzą konsekwencje ruszenia jednego kamyczka i tych konsekwencji się obawiają. Nie oceniam tego, ja też znam i widzę te teologiczne konsekwencje i naprawdę rozumiem skalę tego, z czym się mierzymy, ale swoje obawy i swój sprzeciw trzeba wyrażać w taki sposób, żeby nie wprowadzać jeszcze większego teologicznego zamętu i żeby się nie posługiwać fałszywymi argumentami. No bo rzeczywiście najprościej byłoby tutaj zmienić definicję małżeństwa, okroić ją i na jej podstawie udowadniać, że po prostu się nie da. No tylko my też czytamy Ewangelię. I my też mamy dostęp do soborowych dokumentów i my też wiemy, co to znaczy błogosławieństwo i wiemy, że nie tylko to. Musimy być uczciwi. Są tacy, którzy no, nie bardzo chcą błogosławić. Ale samo błogosławieństwo ze swojej definicji nie musi oznaczać, że Kościół aprobuje ten styl. Błogosławieństwo może być takim znakiem dodania sił na drodze pracy nad sobą, na drodze miłości, na drodze odkrywania prawdy Jezusa na tyle, na ile dany człowiek może. To absolutnie nie musi i z definicji nie jest potwierdzenie, że tak, błogosławimy wam, więc żyjecie tak, jak Kościół chce. Uważam, że tutaj byłaby niezmiernie ciekawa inna dyskusja. Dyskusja nad tym, jak w takim razie takie błogosławieństwo mogłoby wyglądać, żeby nie dawało pozorów małżeństwa. Jakie treści powinny być zawarte w obrzędzie, żeby było jasne, że to nie jest nagroda czy usankcjonowanie, ale pokarmna drogę nawrócenia. Ale jak ktoś się posługuje nieprawdziwym argumentem, taką uproszczoną wykładnią pojęcia błogosławieństwa, no to niech się nie dziwi, że w dyskusji no, nie jest słuchany. No bo to trochę strata czasu. Ale okej, wróćmy do samej oceny synodu i do opisu metody pracy synodu i tutaj zestawimy sobie, proszę Państwa, to co mówią trzej nasi biskupi. Arcybiskup Gądecki mówi tak, cytuję, do udziału zaproszono wszystkich, niezależnie od ich stosunku do wiary i Kościoła katolickiego. W wyniku takiego podejścia czasami głos niekatolicki był bardziej słyszany niż katolicki. Nie na tym polega poszukiwanie woli Bożej. Sporo czasu spędzaliśmy w małych grupach, gdzie jednak nie było okazji do autentycznej rozmowy. Wymogiem było słuchanie rozmówcy bez uprzedzeń i nie wdawanie się w polemikę. Jest to ciekawe doświadczenie, ale nie służy dialogowi, czyli racjonalnemu poszukiwaniu prawdy, choć w mojej grupie wszyscy byli bardzo sympatyczni. Dodatkowo konkretne zagadnienia były z góry przypisane do każdego stolika, więc bycie przypisanym do konkretnej grupy było równoznaczne z wykluczeniem z rozmowy na inne tematy. Były też sesje plenarne, na których można było zabrać głos. Na wypowiedzi przeznaczono 3, następnie 2 minuty. I tu jest właśnie o tym, że o dziwo księdzu arcybiskupowi nie udało się tutaj zabrać głosu. O tej samej sytuacji mówi arcybiskup Galbas. Główny nacisk położony został na pracę w małych grupach. Wrażenie robiła aula Pawła VI, z której usunięto mnóstwo krzeseł, ustawiając w to miejsce okrągłe stoły na kilkanaście osób. Nie było stołu prezydialnego na podwyższeniu, były za to spokojne rozmowy i dzielenie się w grupach, z owocami którego mogło zapoznać się całe zgromadzenie. Była także możliwość uzupełnienia głosu z grup osobistym wystąpieniem na forum.
Na pewno był z tej metody duży pożytek. Zupełnie inaczej przeżywa się spotkanie, siedząc w rzędach, widząc plecy ludzi przed sobą i nie widząc tych za sobą. A inaczej, gdy jest się w niewielkim kręgu, widzi się swoje twarze i się siebie uważnie słucha. Ciekawy był też zabieg ze zmianą stolików. Nie siedziało się przez cały czas przy tym samym, a przy czterech kolejnych. Wszystko to tworzyło klimat wspólnoty, dalej arcybiskup Galbas, przepraszam, że tyle cytuję, ale tego się nie da streścić. Siedzimy obok siebie, kardynał z Kurii Rzymskiej, osoba świecka z Afryki czy z Azji, duchowny z Europy. Każdy ma takie same możliwości. Kardynał nie jest uprzywilejowany, nie ma więcej czasu do dyspozycji. Potem tłumaczy tą metodę i to o tych 3-4 minutach. Jest to tak zwana metoda rozmowy w Duchu Świętym, jedna z metod rozeznawania, wywodząca się z tradycji ignacjańskiej. No i arcybiskup Ryś o tym samym. Synod był naprawdę przestrzenią powszechnego spotkania. Czterokrotnie zmienialiśmy grupy i za każdym razem było to 8-10 nowych, bardzo różnorodnych osób. To ważne doświadczenie, być może szczególnie cenne dla nas, Europejczyków, bo mamy europocentryczną wizję Kościoła. W grupie dyskusyjnej spotykały się osoby świeckie, konsekrowane, ale też biskup czy kardynał, a do tego dochodziła różnorodność geograficzna. Katolicy z Hongkongu czy Korei inaczej podchodzą do pytań i rozwiązań. To nakazuje też pewną wrażliwość, kiedy rozmawiamy o ważnych tematach. Praca w grupie polegała na tym, że każdy najpierw mówił przez 4 minuty, jakie w danej sprawie ma własne doświadczenia. Po tych 11 wypowiedziach następowała kilkuminutowa cisza, żeby każdy uświadomił sobie, co usłyszał od innych. Potem druga runda, tylko teraz o tym, co usłyszałem. Bez możliwości dodania tego, co ja jeszcze myślę, bo nie starczyło mi przedtem czasu. Powiedzenie, co usłyszałeś od innych, jest już trudniejsze. A potem kolejne 5 minut ciszy i refleksja nad tym, co z tego wynika, w czym się ze sobą różnimy i jakie z tego wynikają pytania, co w tym mówi Duch Święty. W oparciu o tym pisaliśmy tekst, potem to było na zebraniu ogólnym. Za każdym razem, mówi kardynał Ryś, jest to przejście od ja do my. Skończył się taki synod, na którym każdy wygłaszał swoją przygotowaną wcześniej kwestię, przekonany o tym, że jest ważne, co on powie na tym synodzie. Nikt, kto siedział na tej sali, nie powie, że to był zmarnowany czas i że nie słuchaliśmy siebie nawzajem. To było naprawdę intensywne, każdego dnia 8 godzin słuchania. Czy ja muszę to zestawienie komentować? Chyba nie muszę. Mam tutaj takich słuchaczy, którzy sami wyciągają wnioski. Chciałam porównywać fragmenty tych wywiadów wszystkie, ale nie bardzo się da, bo w pytaniach do arcybiskupa Gądeckiego pojawiają się takie wątki, jakie Katolicka Agencja Informacyjna zdaje się szerokim łukiem omijać i wyraźnie nie chce dopytywać o kobiety celibat, czyli najboże LGBT. Z drugiej strony pytania do arcybiskupa Rysia dotyczą głównie przyszłości słuchania świeckich miejsca kobiet w Kościele, więc w tej zasadniczej części te trzy wywiady są ze sobą nieporównywalne. Porównać mogę tylko to wrażenie z synodu. Pozostańmy więc w takim razie przy wywiadzie przewodniczącego KEP, skoro od tego zaczęliśmy, a tam się dzieje, arcybiskup Gądecki zwraca uwagę na problem z samą nazwą synodu i mówi, że udział wiernych świeckich w procesie konsultacji był naturalny, to powszechna praktyka w kościołach lokalnych. W sumie też jest humorystyczny akcent dla nas świeckich. Udział wiernych świeckich w procesie konsultacji był naturalny, to powszechna praktyka w kościołach lokalnych. No wiemy, na ile jesteśmy konsultowani i wiemy, że dla biskupów świeccy to oznaczają po prostu jakiegoś dyżurnego pana profesora, który od 40 lat snuje biskupowi do ucha swoje wizje, a biskup mówi, że każdy biskup pewnie ma takiego swojego pana profesora albo trzech, no i potem mówi, że konsultował to ze świeckimi. Albo jakąś komisję ewentualnie, nie? Pięcioosobową i można odhaczyć, że świeccy zostali wysłuchani. No ale okej.
O co chodzi z tą nazwą synodu? Ano o to, proszę Państwa, że rzeczywiście jest problem z terminologią i prawem. Asia z Bydgoszczy jest z nami pierwszy raz, pozdrawiam. Bo prawo za tym synodem rzeczywiście nie nadążyło. Nie ma w obecnym prawie kanonicznym czegoś takiego jak synod. Jest synod biskupów. A tutaj w synodzie biskupów brali udział, i to z możliwością głosu i głosowania, ci, którzy biskupami nie są, ba, nie są nawet księżmi. Oczywiście papież ma prawo zmieniać prawo kanoniczne, ale też jest faktem, że ten synod odbywa się z takiego prawnego punktu widzenia raczej z latynoską fantazją niż z niemieckim ornungiem. Synod nie podejmuje wiążących decyzji, więc nie ma tutaj ryzyka, że ktoś uzna, że coś się dokonało nielegalnie, więc nie obowiązuje, bo jest ciałem doradczym. Jest, no, w tej formie, w której było, to jest forma wysłuchania kościołów, ale jeżeli ktoś ma takie myślenie prawno-porządkowe, no to rzeczywiście do tego synodu, takiej formalnej kwestii może mieć uwagi. Potem pada, proszę Państwa, pytanie o fazy diecezjalne i o to, jak to wyglądało w Polsce i o zainteresowanie świeckich w Polsce. Arcybiskup Gądecki odpowiada, że było mniej niż 1% katolików, tych najbardziej aktywnych, więc trudno mówić o reprezentatywności, ale cytuję, fakt, że mogliśmy ich poznać, należy uznać za pozytywny. Nie były to głosy, których wcześniej nie słyszeliśmy, ale teraz pozwoliliśmy im wybrzmieć niejako z wnętrza Kościoła. Nie wiem jak Państwo, ja się tutaj czuję potraktowana lekko protekcjonalnie. Nie, że oczekiwałam czegoś więcej, niczego nie oczekuj, to się nie zawiedziesz, nie? Nie ma tutaj ani słowa o tym, że to księża często wręcz zniechęcali do synodu albo go sabotowali, stąd też ten 1%. I wkurza mnie mówienie, że w sumie to my i tak już to wszystko słyszeliśmy wcześniej. No bo jeżeli słyszeliście, to dlaczego nie reagujecie łaskawie? Bo co, bo nic nie zależy od was? Znaczy, słyszeliście wcześniej, że cała Polska kpi od lat z listów pasterskich i nadal je uparcie produkujecie w tej samej formie, tak? No to jaki to jest sygnał dla nas? Że głęboko szanujecie nas, czy że wręcz przeciwnie? Proszę posłuchać tego. Jestem przekonana, że gdyby ten wywiad był dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, czy dla jakiejkolwiek innej gazety katolickiej, dziennikarze stanęliby na uszach, żeby to wygładzić. Ale tam nie wygładzili. Co mamy? Polskie konsultacje pokazały również, że jednym z najpilniejszych zadań jest poprawa relacji między duchownymi a świeckimi. Miesiąc, który spędziliśmy razem w Watykanie, był okazją, by trochę nad tym popracować. Żeby się chciało zapytać, really? Pomijam fakt, że te polskie konsultacje pokazały mnóstwo ważniejszych problemów. Naprawdę to pomijam. Zapraszam do posłuchania, nie wiem, pewnie prawie 30 programów. To jest ponad 30 godzin, kiedy rozmawialiśmy wyłącznie o pilnych problemach, które się ujawniły w polskich syntezach. Ale naprawdę to ten miesiąc w Watykanie był okazją, żeby popracować nad relacją ze świeckimi? Nad poprawą tych relacji? Znaczy z kim? Z panem profesorem Aleksandrem Bańką poszliście na pizzę do Nowonanotte, tak? Czy może tym budowaniem relacji ze świeckimi, poprawą tych relacji ze świeckimi jest ta wcześniejsza wypowiedź, że nikt księdza arcybiskupa nie słuchał przy stoliku? Świeccy są obok. W diecezji są świeccy. Każdej. Najpierw są pracownicy kościoła, kurii, instytucji. Niewysłuchani, traktowani jak popychadła, lekceważeni z ich problemami, traktowani jak maszynki, nie jak osoby. Są ludzie w duszpasterstwach, są ludzie w parafiach, są studenci, rodziny, seniorzy, bezdomni. Bezdomni teraz potrzebują termosów, śpiworów, łatwo ich można spotkać. Są na każdym dworcu, w każdym większym mieście. Jak się usiądzie koło nich na ławce, to pewnie chętnie pogadają z każdym, kto się nimi zainteresuje i będzie chciał poświęcić im czas. Tak trzeba budować relacje. Nie z tym gronem 5 profesorów.
No, chyba że rozmowa z kimś poniżej profesora jest również poniżej godności jednego czy drugiego hierarchy. Tylko po co nam wtedy mydlić oczy mówieniem o tym, że pracowaliśmy nad poprawą relacji ze świeckimi? Dalila zauważa, trochę popracować. No tak. W sumie zabawne jest też w tym wywiadzie, ja się uśmiechnęłam, że kiedy ksiądz arcybiskup mówi o współodpowiedzialności świeckich za Kościół i mówi, że to nie jest nowe, to przywołuje na przykład świętej Katarzyny ze Sieny. Doprawdy, no, święta Katarzyna ze Sieny miała tyle wspólnego z normalnym życiem świeckim, co ja z pilotowaniem samolotów odrzutowych. Widziałam samolot na niebie. Okej, tam jest też przykład Tomasza Morusa i Carlo Acutisa. Okej, tu się udało trafić. Ale jeżeli ktoś ma takie wyobrażenie o świeckich w Kościele, że Katarzyna ze Sieny może być przykładem, no to ja od tej wizji po prostu odpadam. Proszę poczytać sobie jej żywot i zapytać siebie, czy to jest sposób życia w Kościele, który może nas dzisiaj inspirować jako świeckich. Śluby dziewictwa złożone w wieku 7 lat. Jakieś to roztropne i wiążące, nie? W wieku 12 lat obcięcie sobie włosów i zamknięcie się w domu jak w pustelni. Potem biczowanie się do krwi, stygmaty, no i ostatecznie zagłodzenie się na śmierć w wieku 33 lat. Żeby nie było, proszę Państwa, ja bardzo lubię Katarzynę ze Sieny. To jest jedna z moich ulubionych świętych. Pisała listy do papieży i absolutnie nie owijała w bawełnę tego, co o nich myślała. Jak umrę, to będzie moją patronką, albo jakiś obrazek sobie muszę jej zamówić i powiesić. Ale jakby błagam, proszę nie stawiać nam Katarzyny ze Sieny jako wzór świeckiej współodpowiedzialności za Kościół. Dziennikarz pyta, czego Kościół i czego sam arcybiskup Gądecki oczekuje od synodu. Tutaj się dowiadujemy, że katolicyzm przeżywa poważny kryzys w Europie Zachodniej. Próbuję czytać Państwa komentarze jednocześnie, ale sami Państwo wiedzą, że to jest trudne. Katolicyzm przeżywa poważny kryzys w Europie Zachodniej, gdzie Kościół jest najbardziej zmodernizowany. W pewnym sensie jest to zjawisko lokalne, jednak uniwersalność tego synodu oznacza, że możemy, a czasem musimy konfrontować się z katolikami z innych części świata, którzy często są zaskoczeni naszymi problemami. No i znów, no przykro mi to powiedzieć, nie. Po pierwsze, nie o uniwersalność tego synodu nam chodzi, ale o uniwersalność Kościoła w ogóle. I uniwersalność Kościoła oznacza, że nie możemy czasem, ale musimy zawsze konfrontować się z katolikami z innych części świata. I to nie tylko oni są zaskoczeni naszymi problemami, ale my też jesteśmy zaskoczeni ich problemami i musimy je brać pod uwagę. I o tym mówił też w wywiadzie arcybiskup Galbas, do tego chciałabym wrócić. Arcybiskup Galbas mówi, pamiętam, jak jeden z biskupów afrykańskich mówił z przejęciem w mojej grupie o problemie poligamii, który w jego diecezji jest bardzo obecny także wśród katechistów. Dla nas to jest rzecz obca. Dlaczego się pojawiają o to pytania? Nawet katechiści w krajach afrykańskich żyją w związkach poligamicznych, a my będziemy udawali, że nie ma problemu? Jeżeli dla nas jakaś rzecz jest obca, to nie mamy prawa powiedzieć, że ten problem jest marginalny i że nie musimy się nim zajmować, tylko możemy. Bo to by było zawłaszczenie Kościoła, krojenie go na naszą europejską miarę. Kolejny bardzo ciekawy cytat z tego wywiadu. Arcybiskup pyta, czy synod w całości będzie miejscem przekazywania wiary, czy raczej niewiary. Myślę, że chrześcijanie na Zachodzie często wątpią, że mają do przekazania ludziom coś tak istotnego, od czego przyjęcia lub odrzucenia zależy ich los, to jest zbawienie lub potępienie. Tak więc, aby uniknąć odrzucenia, starają się ukryć tę część nauczania Jezusa, która może się spotkać ze sprzeciwem i ujawniają tylko to, co jest dzielone ze światem. No, powiem Państwu, że ja się z tym zgodzę. Absolutnie się zgodzę z arcybiskupem. Unikamy tego, co może zostać odrzucone przez świat.
Nawet mogę powiedzieć o konkretnych fragmentach. I to takich, które Kościół w Polsce starał się ukryć. W sumie to jest ta najważniejsza część nauczania Jezusa. To jest ta konstytucja chrześcijaństwa. Rozdział 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza. Tam są takie głęboko ukrywane słowa. Miłujcie tych, którzy was prześladują. Albo strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, żeby was widzieli. Albo tam jest też, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Jeszcze taki fragment Ewangelii, weźmy też z Łukasza, nie? Z Mateusza. Ukryty przed światem ze strachu, że świat nas odrzuci. 25 rozdział Mateusza. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Czy synod był miejscem przekazywania też tej wiary? Czy w ogóle Kościół w Polsce przekazuje tę wiarę? Bo ja mogę sypać przykładami, kiedy się stało wręcz odwrotnie. Kiedy Ewangelia była wykorzystywana do tego, żeby uzasadniać odmowę karmienia głodnych. Kiedy Ewangelia uzasadniała odmowę ubierania nagich. Kiedy Ewangelia uzasadniała odmowę przyjmowania przybyszów. To jest najbardziej niewygodna dziś prawda Ewangelii, którą odrzuca nie świat, tylko Kościół w Polsce. Potem arcybiskup Gondecki zgłasza zastrzeżenia do niemieckiej drogi synodalnej. Uważa, że ta narracja niemieckiej drogi synodalnej została narzucona siłą na synodzie. Zostawię to na razie, bo o niemieckiej drodze synodalnej arcybiskup napisał oddzielny list do papieża i zajmiemy się tym następnym razem. Ale wracamy za to do tematu par homoseksualnych. Cytuję. Kościół katolicki rozróżnia skłonności homoseksualne od aktów homoseksualnych. Te pierwsze, czyli skłonności, choć nieuporządkowane, nie są uważane za grzeszne. Te drugie są grzeszne i zgodnie ze słowami katechizmu w żadnym wypadku nie będą mogły być zaaprobowane. Kościół wzywa osoby o skłonnościach homoseksualnych do życia w czystości. Chociaż dana osoba nie może osobiście decydować o swoich skłonnościach, nie odmawia się jej wolności, która pozwala jej żyć zgodnie z własnym świadomym wyborem. Tak, takie jest nauczanie Kościoła, nauczanie budowane przez wieki i nauczanie, które w przynajmniej niektórych momentach stawia współczesna nauka pod znakiem zapytania. Rozumiem, że trudno jest powiedzieć po 2000 lat myliliśmy się, to jednak nie jest grzech, zwłaszcza, że przez to się sypie jakby masa innego nauczania. A jednocześnie nie możemy udawać, czy za długo nie będziemy mogli udawać, że ta rzeczywistość nie tylko nie istnieje, ale że ta rzeczywistość często nie jest wcale związana z osobistą winą czy wyborem. Jeżeli wiemy, że orientacji seksualnej nie da się zmienić i nie da się wyleczyć, czy nawet jeżeli ktoś miałby za pokusę leczenia homoseksualizmu, arcybiskup lekko do tego nawiązuje, mówiąc o grupach, które nie były zaproszone, no jeżeli ktoś miałby taką pokusę wyleczenia kogoś, to niech sobie wyobrazi, że ktoś miałby przekonać jego do zmiany orientacji. No, dla nas jest to niewyobrażalne. Nawet, że ucieknę do skrajnego, absolutnie skrajnego przykładu, leczenie pedofilii nie doprowadza do zmiany preferencji, doprowadza tylko do powstrzymania aktywności w tej kwestii. Więc tym bardziej nie ma mowy o zmianie orientacji z homo na heteroseksualnej albo z heteroseksualnej na homoseksualną. To jest jakby przynajmniej dzisiaj wbrew wiedzy, którą teraz mamy o tym. Pomysły z leczeniem pojawiały się i one gdzieniegdzie jeszcze są, ale te świadectwa, które ja znam, które słyszałam od osób, które przez to przechodziły, czy próbowały przez to przejść, świadczą o tym, że to jest po prostu ściema. Owszem, to może być pożyteczne dla kogoś, kogo preferencje zostały w dzieciństwie zaburzone w jakiś sposób. Ale ludzie, którzy wychodzą z tych grup leczących, zwykle wracają do swojej orientacji. Albo zachowują pozory,
życia, a orientacji swojej pozostają wierni w ukryciu. To znaczy żenią się, ale panowie się żenią, ale uciekają, nocami się wymykają od żony do chłopaka, bo takie historie też słyszałam. Słyszałam też głosy od osób pracujących w takich ośrodkach, że oni sami wiedzą, że orientacji się nie da zmienić, ale są w tych ośrodkach, bo wiedzą, że tam przyjdą ludzie potrzebujący pomocy, szukający ratunku. I wtedy można być przy nich z tą pomocą psychologiczną, psychoterapeutyczną, chociażby po to, żeby pomóc im tam zaakceptować samych siebie. I taką opowieść słyszałam jakiś czas temu z serca takiej grupy katolickiej, o której biskup mówi, że ona coś leczy. Ona tylko mówi, że leczy, bo w ten sposób może pomóc ludziom. A jakby nie mówiła, że leczy, no to biskup nie pozwolił działać u siebie. Druga kwestia, która mi się tutaj nasuwa, to jest pytanie o, kurczę, o pewne okrucieństwo. Życie w celibacie jest trudne. I każdy ksiądz, który zachowuje celibat, o tym wie. Bo to nie jest tylko kwestia wstrzemięźliwości seksualnej, ale to jest też kwestia samotności. To jest to, że człowiek fizycznie potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Człowiek potrzebuje dotyku drugiego człowieka i to nie jest złe. I teraz mamy takich, którzy wybierają celibat dobrowolnie. To ich kosztuje czasem wiele cierpienia, ale oni wiedzą, że to wybrali. Zdecydowali się zapłacić tę cenę. To jest ich decyzja, a więc ich ryzyko. Wiedzieli, na co się piszą. Przynajmniej powinni wiedzieć, na co się piszą i powinni zostać na to przygotowani. Są też tacy ludzie, których celibat sam znalazł w życiu. Grupa pechowców, którzy nie znaleźli nikogo na życie, no więc muszą ten celibat dźwigać. I oni z wiekiem i zmijającymi latami tracą nadzieję na to, że to się kiedyś zmieni i tracą nadzieję na to, że ktoś ich kiedyś zwyczajnie przytuli. Ale jednak ta iskierka nadziei zawsze jest. Niezależnie od wieku, nie wiem, sanatorium miłości jest tego dowodem. I przynajmniej można próbować ich jakoś pocieszać tą nadzieją. To nie zawsze działa, ale można próbować. A osoby homoseksualne, co im mamy do powiedzenia? W zasadzie nic. Mówimy im, słuchaj człowieku, z tego powodu, jaki się urodziłeś, bez twojego wyboru, bez twojej winy, bez krzty nadziei, z całą pewnością musisz zrezygnować z realizacji jednej z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Trudno, masz pecha, wyciągnąłeś na loterii życia zły los. Ja się pytam, czy naprawdę nie mamy nic więcej do powiedzenia i nic więcej do zaoferowania? Rozumiem i przyjmuję nauczanie katechizmu Kościoła katolickiego, żeby była jasność. Chcę być wierna Kościołowi. Rozumiem rozróżnienie między skłonnością a czynami. Ale im jestem starsza, im bardziej doświadczona, im więcej się nasłucham historii różnych ludzi, tym bardziej mam ochotę zapytać po prostu, czy to jest naprawdę wszystko, co mamy do powiedzenia człowiekowi, który w żaden sposób nie wybrał swojej orientacji. Czy naprawdę jedyne, co mamy mu do dania, to jest dożywotni zakaz kochania? Nie dam tu żadnej odpowiedzi, bo ja jej nie mam. Nie wiem, jak powinno być. Ale wiem, że to jednak jest przestrzeń do rozmowy i do poszukiwania, że nie można tego zamknąć, nie można powiedzieć tak jest, albo się dostosujecie, albo idziecie do piekła. Że okrucieństwem jest powiedzieć, że wszystko jest jasne i z osobami homoseksualnymi nie mamy o czym rozmawiać. Że albo przyjmują nauczanie, które im dajemy, albo wypad z kościoła prosto w czeluści piekielne. Mamy do czynienia z dramatem ludzi. Dlaczego o tym wszystkim mówię i dlaczego po prostu tego nie przemilczeć? Proszę Państwa, dlatego że takie wywiady i takie dokumenty trafiają do ludzi. Trafiają do wiernych i do byłych wiernych. I ja tym ludziom próbuję powiedzieć, nie, Kościół może być szerszy, głębszy i ciekawszy.
I dzisiaj dostałam maila. Dostałam dzisiaj maila, ja go Państwu zacytuję. Od 2020 roku jestem na obrzeżach Kościoła. Chyba dobrze pasuje to słowo wierzący, niepraktykujący. Złożyło się na to kilka czynników. Zgorszenie skandalami, transpłciowość jednego z naszych dzieci, dostrzeganie coraz większego kontrastu między Ewangelią a praktyką. Mam dużo szacunku dla ludzi, którzy zostali w Kościele, ale sam się już tam nie odnajduję. Ostatnio zaczęły nachodzić mnie myśli o powrocie, o spowiedzi po 4 latach i powrocie do regularnej komunii. Przeczytałem list arcybiskupa Gondeckiego, przeczytałem stanowisko kardynała Millera. Po przeczytaniu motywacja do powrotu została bardzo nadwątlona. Nie chcę. Albo inaczej, chcę, ale to jest bardzo trudne. Pan sam trafił na te teksty. To nie ja mu kazałam. I nie ja go oświeciłam i pokazywałam, że coś tutaj jest nie tak. Sam na to trafił, jak tysiące innych ludzi. I poczuł się po raz kolejny odepchnięty i zniesmaczony brakiem ludzkiej wrażliwości. Nie wiernością doktrynie, brakiem wrażliwości i wysłuchania. Dlatego to robię. Dlatego czytam, wyjaśniam, poszerzam, albo mówię, nie, to wcale tak do końca nie wygląda, tu nam ktoś uprościł, tu ktoś pod przykrywką prawdy objawionej przemyca nam swoje przekonania. Dla takich ludzi jak Państwo i dla takich ludzi jak autor tego maila, żebyśmy po jednym czy drugim dokumencie nie uciekali z Kościoła, jak dyktuje instynkt samozachowawczy, ale żebyśmy sobie przypominali, że jest. Znaczy nie tylko to, że jesteśmy tutaj dla Jezusa, ale co Jezus mówił i jak wygląda Kościół powszechny, a nie uproszczony Kościół w rozumieniu jednego czy drugiego człowieka, bo jeden człowiek sam nigdy w pełni nie zrozumie Kościoła. Ja też nie. Ja tylko próbuję poszerzać, a nie zawężać horyzonty. Dalej w tym wywiadzie jest mowa o niemieckiej drodze synodalnej, zostawiamy to na później. Na później, proszę Państwa, i obawiam się, i uprzedzam, że to nie będzie prawdopodobnie poniedziałek, tylko będzie dopiero czwartek. W poniedziałek muszę jechać do Warszawy na nagranie programu Balans Bieli do TVP, ale będzie o nadużyciach w Kościele, dlatego chcę tam być, więc zwyczajnie nie dam rady fizycznie wrócić, żeby poniedziałkowy program poprowadzić. Dlatego następnym razem spotkamy się za tydzień, w czwartek 23 listopada. Może w międzyczasie będą jakieś ciekawe obrady Sejmu, to będą mieli Państwo co oglądać i się nie nudzić. Trochę żałuję tego poniedziałku, bo tego materiału się nam teraz nagle zaczęło zbierać, bo i ta niemiecka droga synodalna i sprawozdanie arcybiskupa z synodu, parę pomniejszych też afer z apostazjami w sercu Kościoła, to odszkodowanie wypłacone okrężną drogą w Krakowie, żeby nikt nie powiedział, że jego skromna osoba to wypłaciła. No trochę się ostatnio dzieje, ale też liczę na to, że czas nam trochę wyselekcjonuje to, co naprawdę jest ważne. Ważna rzecz, proszę Państwa, ostrzegam i uprzedzam, wydarzy się z pewnością w poniedziałek, to już wiem. To znaczy zaczyna się spotkanie Konferencji Episkopatu Polski, i proszę śledzić przed południem profil reportażu z Wycinków Świata. Całej reszty się tam Państwo dowiedzą. Oczywiście zapraszam do wspierania mojej pracy w serwisie Patronite. To jest standardzik. Patroni mają taką swoją trochę szerszą przestrzeń i do oddzielnych, i do poszerzonych dyskusji. Ale też zapraszam do jednorazowego i takiego bez zobowiązań już wspierania przez zakup wirtualnej kawy, jak ktoś tak woli, linki są na ekranie, a my się, proszę Państwa, spotykamy w poniedziałek. To sobie wtedy dalej o tej naszej kościelnej rzeczywistości porozmawiamy, wciąż szukając Kościoła powszechnego. A na razie dobrego, spokojnego, ciepłego weekendu, najlepiej z bliskimi Państwu życzę. To był program Reporter z Wycinków Świata, Monika Białkowska i Mela. Dobrej nocy.